Drodzy Państwo, w imieniu Stargardzkiego Centrum Kultury bardzo serdecznie wszystkich witam na naszym spotkaniu czwartkowym, tradycyjnym. Spotykamy się w ramach działań Pracowni Lokalności i Dziennikarstwa, która funkcjonuje w Stargardzkim Centrum Kultury właśnie. Bardzo serdecznie witam, tak jak wspominałam, i cieszę się, że jesteście z nami, ponieważ temat jest dzisiaj bardzo istotny. Chcemy rozmawiać o tym, jak budować relacje pomiędzy Polakami a mieszkańcami Ukrainy, którzy przyjechali do nas i wciąż przyjeżdżają i przyjeżdżać pewnie będą. I tak sobie myślę, że gdybyśmy się spotkali 2 miesiące wcześniej, 3 miesiące wcześniej, pewnie w ogóle to spotkanie wyglądałoby zupełnie inaczej. Też moglibyśmy rozmawiać o tym, jak budować te relacje, ale sytuacja się zupełnie zmieniła. Jest wojna i musimy się w tej rzeczywistości wszyscy odnaleźć. A z nami są dzisiaj goście, których bardzo gorąco witam. Ksiądz Rusłan Marciszak, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Stargardzie. Paweł Kołczyński, przewodniczący Stargardzkiego Koła Związku Ukraińców w Polsce. I Hanna Różańska, konsultantka kryzysowa, udzielająca między innymi pierwszej pomocy psychologicznej. O tym nam pewnie dzisiaj Hania też opowie. Myślę, że nasze spotkanie będzie miało takie dwie części. W pierwszej części porozmawiamy sobie tutaj z naszymi gośćmi, a druga część będzie należała także do Państwa, bo z pewnością też macie swoje przemyślenia, refleksje i być może jakieś pytania do naszych gości. Zacznijmy od księdza Rusłana. Księże Rusłanie, ksiądz przebywa cały czas, zresztą, tak jak i Paweł, wśród osób, które do nas przyjeżdżają, do Stargardu. Ta linia, że tak powiem, gorąca, to jest przez 24 godziny na dobę. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że jesteście, panowie, dzisiaj z nami, bo wiemy, jak jesteście zapracowani. Ale chciałam zapytać o to, czy w tym momencie na plan pierwszym w ogóle jeszcze wybijają się różnice pomiędzy Polakami a Ukraińcami, o których kiedyś przecież tak wiele mówiono w różnych kontekstach? Czy w ogóle to jest jakikolwiek temat, który teraz jest poruszany w środowisku, w którym się przebywa? Witam serdecznie, dzień dobry, bardzo tak miło się widzę tutaj, to spotkanie kameralne, taka prawda grupka nasza. Chcę powiedzieć, że w ogóle to nie jest nowum, że Ukraińcy się osiedlają w Polsce, czy przyjeżdżają, bo to już było parę lat. Natomiast nasze miasto Stargard, szczególnie, mi się wydaje, jak się nie mylę, nawet w 2 lata, może wstecz, to już tak inaczej było można spostrzegać przyjeżdżających z Ukrainy, bo najpierw to się osiedlali tam bliżej do granicy. No przede wszystkim praca, prawda? Za pracą przyjeżdżali, ale my jesteśmy tutaj najdalszym miastem, czy tam Szczecin, położonym od granic z Ukrainą, więc tego jakby nie było, nie zauważyliśmy tego. Natomiast od 2,5-3 lat coraz więcej Ukraińców się zaczęło się pojawiać w Stargardzie, w pracy znajdowało w naszych sklepach. Można było też porozmawiać do naszej parafii, zaraz to więcej zaczęło do niej docierać. I tylko zrobię taką małą dygresję, że o ile w środowisku księdza to było takie naturalne, tak, że ci Ukraińcy są, a dla Stargardzian, którzy nie wiedzieli, no bo skąd mogli wiedzieć, tak, nie zawsze słyszeli ten język, często sobie nie zdawali z tego sprawy w ogóle. Zgadza się, tak, podtrzymuję to. Natomiast no, jak wybuchła wojna na Ukrainie, no to my wiemy, co się stało. W czwartek, 24 lutego, my wszyscy się spotkaliśmy na czele z prezydentem w parafii, tam zorganizowaliśmy modlitwę, spotkanie, sztab kryzysowy, ten nasz punkt koordynacyjny. No i ja szczerze powiem, nawet się nie spodziewałem, że od razu ruszy taka fala, tak? Z jednej strony fala pomocy, a z drugiej strony też fala uchodźców. I odpowiadam krótko na to pytanie, czy w ogóle się wybijają jakieś różnice? Nie, absolutnie. Nawet nie ma mowy o tym, co nas dzieli, prawda, czy co nas łączy. Po prostu ludzie przyjeżdżają, ludzie no, chcą się zatrzymać, uciec z wojny,
dostać jakieś, nie wiem, lokum, prawda? Później po dwóch dniach, kiedy pytał, co wam jeszcze brakuje, co wam potrzeba pracy, no potrzeba pracy. Nie ma mowy nawet, prawda, żeby, nie wiem, usiąść. Ja przynajmniej nie doświadczyłem, nie wiem, jak państwo, jak Paweł, kiedy nawet rozmawiam z tymi ludźmi, że a, proszę księdza, no jednak Polacy są inni, prawda? No inni, chodzi mi o to, że coś, jakieś różnice mamy między sobą, nie? Absolutnie. Kiedy chodzi o Polaków, no to tylko jedno, nie? Dziękujemy. Dziękujemy za to serce, dziękujemy za tą pomoc, tylko jedno. No i właśnie to też jest bardzo ciekawe, bo my oczywiście jako Polacy też wcześniej mieliśmy pewne wyobrażenie o obywatelach Ukrainy i tak samo oni mieli wyobrażenie o nas. Ksiądz przed chwilą wspomniał, że oni mówią, nie no, Polacy są jednak okej. To znaczy, jakie mieli to wyobrażenie o nas? Takie to najbardziej charakterystyczne. Co się przebijało na ten pierwszy plan? Kiedy chodzi o wybuch wojny, czy wcześniej? Wcześniej. Ja znowu się jakby troszeczkę odniosę do historii. No pamiętajmy, że był Majdan, a jeszcze wcześniej była pomarańczowa rewolucja. Więc Ukraińcy, którzy jakby też pamiętają, to mówią tak, Polacy na pierwszym planie zawsze. Kiedy my walczymy o niepodległość, kiedy my walczymy o swoją wolność, więc Polacy się pojawiają od razu na początku. Więc w pamięci Ukraińcy również to mają, że jak coś się dzieje u nich, więc pierwsi, jak Polacy jako sąsiad też najbliższy, to rozumie i od razu podtrzymuje. Oczywiście no, nie chcę mówić o pewnej części prawda, historycznej, bo tu już trzeba by było wychodzić w jakieś tam szczegóły, ale na ogół po prostu mają to jedno, że Polacy nas najbardziej rozumieją, może dlatego, że jesteśmy Słowianami, może dlatego, że jesteśmy najbliżej, tak? I nadal to pokazują, a szczególnie teraz pokazali w czasie wybuchu wojny. Jak patrzę na Pawła, bo też pewnie masz swoje przemyślenia na ten temat. Pawle, wcześniej wiele... No, też trzeba powiedzieć, że nie zawsze był... Mikrofon działa? Wszystko okej? Okay? Też trzeba powiedzieć, że nie zawsze było idealnie. Nie zawsze było idealnie i zdarzały się takie sytuacje, że po prostu niesprawiedliwie siebie osądzaliśmy. Było też wiele stereotypów, o których już ksiądz Rusłan mówił wcześniej. Jakie stereotypy tobie się przypominają z tego czasu sprzed wojny? Właśnie te, które działały w obie strony. Co Polacy myśleli o Ukraińcach, co Ukraińcy myśleli o Polakach? Dzień dobry. Trzeba dodać albo uzupełnić, że wojna trwa tak naprawdę na Ukrainie od 8 lat, ponad 8 lat. To, co jest przeżywane od miesiąca, to tylko jest nieprawdopodobna aktywacja ze strony najeźdźcy jednego oprawcy. No, ale wojna jest od 8 lat, trzeba sobie to jasno powiedzieć i krok. Ja jeszcze też bym chciał wrócić jednym zdaniem do historii, bo Stargardzianie, Polacy, i Ukraińcy żyją między sobą od 1947 roku, to przynajmniej, tak? No bo przypomnę tylko, że w 1947 roku była akcja Wisielęcza, akcja Wisła tak zwana i na tej ziemi tutaj zachodniopomorskiej trafiło około 7 do 10 nawet tysięcy wysiedlonych wbrew jej woli Polaków narodowości ukraińskiej, bo to już byli Polacy narodowości ukraińskiej, tak? Czyli z terenów jeszcze dzisiejszych. I więc my tu jesteśmy, skąd ja się tu wziąłem, ja się tu urodziłem, ale mój tata pamięta doskonale ten okres wysiedleńczy, miał wtedy 7 lat, ten moment. I później przez dekady my tu funkcjonowaliśmy i pod względem kultury, i pod względem historii, i pod względem religii, tak, bo cerkiew grecko-katolicka stara się ma historię bogatą, bo już ponad 50 lat, tak. Więc szybko tutaj się organizowaliśmy i pewnie wiele osób z Państwa zna nas sprzed dekad. Tak? Następnie w ostatnich latach, w ostatnich 15 nastąpiła ta migracja ekonomiczna, tak zwana, tak? Czyli zazwyczaj jeden członek rodziny przyjeżdża do Polski, żeby zarabiać i utrzymywać Ukrainę w domu, rodzinę w domu. Tak? I
Pamiętajmy, to było 2 miliony ludzi około. Mówi się, że przyjechało do Polski 2 miliony ludzi przez około dekadę. I teraz sobie to przełóżmy na ostatnie 4 tygodnie, gdzie też przyjechało 2 miliony ludzi. 4 tygodnie. Nie do porównania. Ale co chcę powiedzieć? My cały czas obok siebie funkcjonujemy. Polacy migrują, Polacy przyjeżdżają, jeżdżą turystycznie na Ukrainę. Ukraińcy jeżdżą turystycznie do Polski. Ja nie widzę takich odmienności, bo interesuje nas podobna muzyka. Mamy podobną wrażliwość na teatr, na operę. I to właśnie boli Rosję, że i Polacy, i Ukraińcy zawsze bardzo wysoko i na pierwszym miejscu stawiali rozwój kulturalny tak, i rozwój osobisty. A te historyczne zaszłości, o których mówisz, no to też jest pokłosie tego, że i Polska, i Ukraina no, jest tak położona geopolitycznie, jak jest położona geopolitycznie między trochę młotem w tamtym okresie wojennym, czy międzywojennym, między młotem a kowadłem, czyli między Wielką Rosją, Matką Rosją, bolszewikami, a wtedy Niemcami, czyli też no, krajem, który wywołał II wojnę światową. I jest trudna oczywiście historia polsko-ukraińska, trzeba o niej pamiętać. Ja nie będę tu roztrząsał szczegółów, bo ja pozostałem zawsze historykiem, ja nie jestem historykiem. I zostałem to rzetelnym historykiem do analizy. Na szczęście tacy są, a te różnice, o których możemy mówić, są podsycane przez pewne grupy, które mają interes w tym, żeby skłócać te dwa bliźniacze może narody, naprawdę bliźniacze narody. My mamy podobną kuchnię, tak? Podobnie obchodzimy święta. Katolicyzm też jest na Ukrainie. Oczywiście trochę w mniejszej skali, ale jest. A szczególnie na zachodniej Ukrainie. Wiele podobnych słów albo zaleciałości językowych. Zainteresowań. Tak? Polacy czy Ukraińcy bardzo często mają też podobne hobby. Więc jak są różnice, to niewielkie. One się zacierają od dekad. Jeszcze wracając, bo pewnie masz na myśli wolę, tak czasem jest. Między innymi, oczywiście. To proszę pamiętać, że to było raptem 10 lat po wielkim głodzie na Ukrainie, który wywołała Rosja też, tak? Więc to był okres, kiedy się Ukraina ze wszelką ceną chciała budować. I zginęło, czy umarło z głodu, mówi się nawet między 7 a 10 milionów ludzi w krótkim okresie. Więc to jest straszne piękno i straszna historia i o tym Ukraińcy pamiętają, a przez ten okres nie zdążyli się odbudować w tym okresie międzywojennym, a nastała II wojna światowa, więc kolejny kryzys, kolejna katastrofa. A Ukraina zawsze miała i Ukraińcy wielką miłość do ziemi, do przodków, wielki szacunek do Bogdana Chmielnickiego, czy do tych, którzy walczyli o niepodległość kraju. I tak jest do dzisiaj. To widać w dzisiejszej tej wojnie właśnie na Ukrainie. Wysokie morale, mimo strasznych przeżyć, cały czas wielka motywacja do tego, że obroni swoje domy, swoje rodziny i przede wszystkim swoją ziemię przed tym samym wrogiem, który się przez wieki przebija. Czyli historia znowu zatacza koło. W Stargardzie w tym momencie jest około 1500 Ukraińców, z tego co dzisiaj sprawdziłam. W samym Stargardzie, w powiecie do Asetelita. Dużo więcej? Mówimy o uchodźcach, tak, to drugie tyle jeszcze jest w powiecie. To są już konkretne liczby. Zaczynamy funkcjonować już coraz tak bardziej w życiu codziennym. Już niektóre dzieci trafiają do szkół, niektóre osoby zaczynają pracować. No i teraz pytanie do Hani jest takie. Bardzo Ciebie poproszę, Pawle, żebyś przekazał mikrofon Hani. Jak Twoim zdaniem powinniśmy w ogóle podejść do tematu budowania relacji? Co powinno być kluczowe, abstrahując właśnie od tych wszystkich zaszłości historycznych, o których też wspominał Paweł, o których w naszych rodzinach, w rodzinie każdego z nas pewnie dużo się mówiło. Czy to w ogóle są wątki, które Twoim zdaniem powinniśmy poruszać, żeby tłumaczyć
chociażby dzieciom, co było kiedyś, czy w ogóle takie rzeczy zostawić na boku i po prostu zająć się budowaniem tej naszej tożsamości teraz i tego bycia razem w naszej małej ojczyźnie. Dzień dobry, ja jeszcze raz wszystkim. Ja uważam, że liczy się tu i teraz. I to jest najważniejsze. My, Polacy, nie mówię o nas wszystkich, nie będę generalizować. Jedyną generalizacją, jakiej będę używała, to, że każdy jest inny po prostu. I każdy w inny sposób będzie to odbierał. Natomiast my, Polacy, mamy taką tendencję do tak dopławienia się w tych zaszłościach historycznych czasami. I to nie jest koniecznie pozytywna cecha narodowa. I uważam, że należy się skupić na tym, co możemy dalej robić. Bo naszą kolejną taką cechą są zrywy. Że potrafimy się poderwać do walki. Potrafimy powstać. Ile powstań było w naszej historii, prawda? Potrafimy pomagać naszym sąsiadom, naszym najbliższym, a potem się wypalamy. I to, co jest teraz najważniejsze, to to, żeby budować wspólne zasady. Bo wspólne zasady pomagają nam na pewno ustalić reguły i dzięki temu jest mniej konfliktów. Jeżeli wymagamy od siebie pewnych rzeczy, to wymagajmy. Pamiętajmy też, że osoby, które tutaj do nas przybywają, nie potrzebują teraz takiego wyręczania czy pytania, jak się czujesz, co się dzieje, tylko takiego zrozumienia i raczej pytania, czego ci potrzeba, jak mogę ci pomóc. Trzeba budować tą tożsamość uchodźcy tutaj u nas lokalnie, tak żeby te osoby otrzymywały pracę i mogły budować powoli swoje życie na nowo. A tak naprawdę będą mogły się tutaj odnaleźć dopiero, kiedy konflikt zbrojny się zakończy. I to dopiero to będzie trwało tak między 3 a 6 miesięcy, kiedy kurz usiądzie. I wtedy dopiero ludzie poczują się bezpiecznie tak w 100%. Też takie właśnie słowa ważne padły przed koncertem, który odbył się chyba 2 tygodnie temu w amfiteatrze, w Teatrze Letnim. Właśnie kiedy zastanawialiśmy się też jako organizatorzy, jaki nastrój wprowadzić na tej scenie i to chyba powiedziała właśnie Iwona Marciszak, żona księdza Rozłana, że osoby z Ukrainy nie potrzebują teraz naszych łez. Oni potrzebują właśnie naszego wsparcia, naszej energii, bo bardzo często tak jest, że my po prostu nie wiemy, jak zacząć tę rozmowę i czy w ogóle właśnie zaczynać od tych wątków, że jest wojna, że na pewno jest wam ciężko, czy może właśnie rozmawiać o tej naszej codzienności. Ale to, że my nie wiemy, jak rozmawiać, wynika z tego, że po prostu nas ta sytuacja też zaskoczyła. Jaki ty masz, że tak powiem, patent na takie spotkania? Od czego zacząć? Przede wszystkim zaczynać tak normalnie, po prostu. Tak jakbyśmy rozmawiali z kimś, kogo w ogóle wojna nie dotyczy. Bo czego potrzeba tym osobom? Najbardziej potrzeba im normalności, codzienności, rutyny, w którą będą mogły wejść. Takich spotkań z ludźmi, którzy nie będą mówili, rozumiem, jak się czujesz, albo będzie wszystko dobrze, bo nie wiemy, czy będzie dobrze, nie wiemy, jak to się skończy. Jedynie, co możemy dawać nadzieję, że jesteśmy tutaj, jesteśmy obecni i cały czas jesteśmy w stanie pomagać. Co jest piękne w tym wszystkim, to, że my jako naród, lubujący się też w podziałach, przepraszam, że kogoś uraziłam tym, co powiedziałam, natomiast no, tak czasami u nas bywa. Potrafiliśmy się zjednoczyć w momencie, kiedy nasi sąsiedzi nas najbardziej potrzebowali. I ja mam taką ogromną nadzieję, że te wszystkie polaryzacje, te za i przeciw, te barykady padną na dłuższy czas albo przestaną się pojawiać tak wyraźnie i będziemy w stanie wszyscy dalej pomagać. Powoli i konsekwentnie. Bo czego czasami brakuje? Takiej konsekwencji w działaniu. Tak jak mówiłaś na początku o tych zrywach, to tak wspólny wróg zawsze jednoczy bardzo mocno i to też jest takie charakterystyczne, tylko żeby właśnie ta nasza chęć do współdziałania i do pomocy utrzymała się jak najdłużej. Panowie, ja chciałam zapytać was... Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałam wspomnieć jeszcze przy okazji tego, że teraz jak uchodźcy do nas napływają, to pamiętajcie, proszę państwo, że to wygląda w ten sposób, że to, że pomagamy, to nie znaczy, że mogę oczekiwać wdzięczności. Bo wszędzie pojawiają się ludzie, czy w Polsce, czy na Ukrainie, którzy są różni, mają różny typ osobowości, różne potrzeby.
I to nie jest tak, że wszyscy teraz będą przemili z jednej i z drugiej strony. Jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, swoje typy osobowości i takie oczekiwanie, że jak wyciągam rękę i chcę pomóc, to musi ktoś być wdzięczny. To jest krótka droga donikąd, po prostu. Właśnie osoby, które zajmują się pomocą społeczną tak na co dzień, mówią, że pierwsza zasada, czy jedna z zasad, której ich uczą na różnych szkoleniach, to jest to, że nie okazuj wdzięczności, bo jeżeli oczekujesz wdzięczności, to znaczy, że powinieneś się zająć w ogóle inną działką, nie działalnością taką charytatywną, pomocą. Panowie, chciałam zapytać o kwestię nazewnictwa. Bo w tym przekazie, który pojawia się od początku wojny, funkcjonują oczywiście takie sformułowania jak uchodźca, Ukraińcy, chociaż to słowo teraz zupełnie inaczej jest kojarzone niż z czasów przed wojną. Tutaj ono nie ma złych konotacji, ale czy są takie słowa i określenia, które was po prostu drażnią i denerwują, a my nieświadomie ich używamy? Bo my też chcemy wiedzieć. Czego na przykład mówić nie powinniśmy? Szczerze powiem, że od początku, jak Ukraińcy zaczęli jakby przyjeżdżać do nas, sami jakby bardzo się bali tego określenia uchodźca. Ale ja się też z tym jakoś czuł, tak nie swoje, szczerze powiem. No, ja jakby używałem, nawet w kontekście z tymi, co się spotykałem, że przybyłych, przyjeżdżających. No ale znowuż, czy to nie jest jakieś takie, prawda, że ja uciekam od takich niestety prawdziwej realności, tak? Że próbuję gdzieś tam tą realność troszeczkę jakby, nie wiem, podkolorować, tak? Która nie jest kolorowa. I bardzo często wtedy zacząłem jakby im też tłumaczyć, że z czego to wynika uchodźca, prawda, czy uciekinier. Ja wiem, nie wiem, jak Paweł, ale jakich chyba nie spotkałem jakiegoś takiego nazewnictwa, co gdzieś by, nie wiem, nie by drażniło, czy wręcz stawiało w jakiejś takiej sytuacji, czy czułbym się wtedy nieswojo, nie wiem, tylko z tym, co, nie wiem, uchodźca, prawda, czy w rozmowie z Ukraińcami, to tak na początku, później przemyślałem i my również tłumaczyłem to, bo wielkie obawy z tym się wiązały, tak, i telefony, i czy przy spotkaniach. No i mi się wydaje, że chyba tylko taką drogą, chyba, nie wiem, innego nazewnictwa sobie nie przypomnę. Paweł, coś chciałbyś dodać do tego? No może dwie rzeczy. Jedna droga, bardzo droga, bo czy zauważyliście Państwo, że teraz się mówi w Ukrainie, tak? Tak. Zresztą, jak się tłumaczył z języka ukraińskiego, to on zawsze był w Ukrainie. I idę w Ukrainę, czyli jadę w Ukrainę. A ona się mówi, jadę na Ukrainę, mieszkam na Ukrainie. A dzisiaj nawet dziennikarze tłumaczą, żeby mówić w Ukrainę. Oczywiście Ukraińcy nie zwracają na to uwagi, ponieważ ich to nie uraża. Ale myślę, że my powinniśmy się uczyć tego właściwego przedrostka. Dlaczego? Bo na jest takie poddańcze. To jest tak przez specjalistów słownictwa interpretowane. Czyli to jest taka jeszcze zaszłość po Republice Postradzieckiej. Niby szczegół, ale jakże ważne. Tak. Ja sam nie miałem takiej świadomości i sam się łapię na tym, że jeszcze używam na. Ale uczę się sam tego. Ale powtórzę, to uchodźcy czy ci Ukraińcy, którzy tu mieszkają, oni to nie zwracają uwagi, ich to nie razi. A to, co może razić, a nie pada, przynajmniej od miesiąca, gdzieś, czy to w mediach, czy to w prasie, czy to generalnie w środowisku, to że przyjechali banderowcy. To jest obraźliwe. Bo proszę mi wierzyć, Ukraińcy, wielu Ukraińców z wschodniej Ukrainy nie zna dobrze historii. Mogą nie wiedzieć, kto to był Bandera. I nie wiedzą. Ukraina jest 2,5 razy większym krajem od Polska. Z też bardzo kolorowym takim, z różnym językiem także, tak. Bardzo taki literaturny język. Na zachodniej Ukrainie
po taki, taki można powiedzieć, blisko rosyjski język już na wschodniej Ukrainie. No i rosyjski w Donbasie czy Lugańsku dominował, tak? Także trzeba wiedzieć, że tam są różne zależności językowe, historyczne i generalizując i nazywając w ogóle, czy przezywając Ukraińców od banderów, to jest to bardzo wrażliwe, bo tam to nie jest postać najważniejsza na Ukrainie, tak jak się tu przedstawia. Przez niektóre środowiska polityczne, czy przez osoby, które wcześniej mówiłem, którym zależy na tym, żeby tym Polakom i Ukraińcom nie było po drodze. Wy cały czas macie, mam tutaj na myśli księdza Rosłana i Pawła, macie cały czas kontakt z osobami, które przyjeżdżają do Stargardu i z rodzinami, które ich przyjmują. I pewnie spotykacie się na co dzień z takimi sytuacjami, kiedy trzeba, pewnie jesteście w ogóle jednym wielkim sztabem kryzysowym, bo cały czas trzeba reagować w różnych sytuacjach. Co jest takim największym w tej chwili problemem, jeżeli chodzi o to nasze bycie razem i życie razem? Na jakie kwestie tutaj trzeba zwrócić uwagę? Ja myślę, że ja bym nawiązał do tego, co to pani mówiła, bo no wielkie serca Polacy otworzyli, tak, przed Ukrainą, przed Ukraińcami. To nieprawdopodobne, takiego ruchu nie pamiętam. Coś podobnego, oczywiście nieporównywalnie mniejszej skali, pamiętam, jak było w 2005 roku, jak umarł Jan Paweł II. To też to w ramach tu wewnątrz kraju wszyscy się bratali, nie było różnic. Nawet kibice Krakowi i Wisły Kraków potrafili iść w jednym marszu. Oczywiście to krótko, to nie przetrwało, to też jest nawiązanie do tego, co pani mówiła. Później znowu zaczęły jakieś czyjeś interesy brać górę. A to, co jest tu ważne, to też właśnie nawiązując, to nie bądźmy na to opiekuńczy, tak? Polacy, Stargardzianie oddali swoje mieszkania, oddali swoje kwatery, swoje pokoje. I nadopiekuńczość może spowodować, że to się ich krzywdzi po prostu. Oni muszą się włączać do naszego środowiska. Dzieci muszą iść do przedszkola, do szkół, a oni muszą chodzić na innych pracę. To taka jest rzeczywistość. Kobiety, to osoby, które przyjęły uchodźców, chcemy po prostu im jeszcze ułatwić to wejście w to nowe miasto, tak? Czujemy się zobowiązani, że skoro mamy ich pod swoim dachem, czy się nimi opiekujemy, no to my właśnie tak wiele rzeczy za nich chcemy zrobić. Czyli mówisz, żeby tutaj rozsądnie do tego. Tak. To mówią chyba jednym głosem psycholodzy o tym, żeby nie być nad opiekuńczym sobie. To są ci ludzie, pracowali, prowadzili biznesy u siebie w kraju. Oni są zaradni, oni są zdrowi do tego, żeby normalnie funkcjonować, a nie wylądowali na drugim końcu świata, gdzie muszą dostosować się kulturowo, religijnie i tak dalej, więc ta część powinna przejść płynnie. A widzę i wiem, że z dobroci serca ludzie starają się za bardzo, za mocno zagłaskać. Nie. Ja od pierwszego dnia mówię, okej, przeżywamy wszystkie wymagania, a oni na pewno nieprawdopodobnie większą, no bo co może być gorszego? Jak masz chwilę, żeby się spakować i uciec z dziećmi, no to... No, ale mimo wszystko zróbmy im możliwość asymilacji szybkiej tutaj u nas, tak? A mamy szczęście, muszę powiedzieć, do Stargardu, że ci, co tu wylądowali, czy przyjechali do Stargardu, to mają szczęście i do obywateli, do Stargardzian i do samorządu, którzy świetnie wykonuje swoje obowiązki. Myślę, że wszyscy robią więcej niż wydawałoby się, że można. Z jednej strony jest ta tendencja, żeby zagłaskać, ale z drugiej strony już teraz pojawiają się takie głosy i pewnie będą pojawiały się coraz częściej. Także tutaj w mieście można przeczytać, no może jeszcze nie usłyszeć, ale przeczytać na przykład na forach internetowych czy w komentarzach różnych, w mediach społecznościowych, no niekoniecznie polecamy to źródło, no ale nie ma co ukrywać, że tak jest, że na przykład takie zarzuty typu dlaczego oni dostają mieszkanie, skoro ja tutaj kilka lat mieszkam i nie mogę w ogóle się doprosić z miasta o mieszkanie? Dlaczego mają korzystać z wiejskiej komunikacji,
skoro przecież mają zdrowe nogi, mogą chodzić. No i pojawiają się takie szpileczki drobne, pewnie do was też docierają takie głosy. Co wy w ogóle o tym myślicie? To was w jakiś sposób denerwuje, czy po prostu też jesteście przygotowani i też uwrażliwiacie na to osoby, które do nas przyjeżdżają, że tak po prostu czasem będzie? Znaczy, ja zachęcam do nieczytania tego typu komentarzy, bo co by się nie działo na świecie czy w Polsce, zawsze jest grupa, która podsyca bunty, podsyca takie złe nastroje. Ja bym radził tym osobom, którzy wypisują takie rzeczy, spróbować chociaż w części, jeżeli ich wyobraźnia pozwala na to, bo to zakładam, że trudno im, ta ich wyobraźnia jest ograniczona. Wejść w buty, kolokwialnie mówiąc, tych ludzi, tak? Czyli niech sobie wyobrażą, że muszą w nocy uciekać z domu, bo bombardują ich dom, tak? Bo muszą rzucać się na dziecko, żeby uchronić przed jakimiś odłamkami, że mają 5 minut na to, żeby zabrać swój cały majątek. Czy oni tutaj przyjechali, czy oni domagali się tych mieszkań, czy domagali się tych darmowych autobusów? No nie, nie, są traktowani na równi, wydaje mi się, jak obywatele polscy. Bo te moje mieszkania to też nie jest nic na stałe, to jest wszystko przejściowe, to jest czasami trochę takie, no nie wiadomo, co będzie za 2-3 miesiące, tak? Jak będzie z tymi mieszkaniami, czy ta dobre serce się utrzyma, no to liczę. A miasto, samorząd realizuje swoje zadania. Oczywiście, że tak. Księże Rzesłanie, ja wiem, że ksiądz przyszedł do nas z gościem pewnym. Tak, z swoim uczniem, Aleksandrem. Tak. Chodź do nas, Aleksandrze, jeżeli możemy Ciebie tutaj zaprosić, masz tutaj specjalne miejsce. Tak, no i muszę powiedzieć, że pierwszy raz się spotkaliśmy dzisiaj na zajęciach, no bo Aleksander od niedawna przyjechał do Stargardu. Mam nadzieję, że też może coś powiedzieć, ale korzystając właśnie z głosu jeszcze chciałbym tu dodać, jak Paweł powiedział, ja mam parę takich przykładów, jak powiedzmy ktoś tam dla pani, ktoś a widzi, że z Ukrainy od razu tam jakąś sumę, prawda, czy 50 zł. Tak do ręki. Tak, ja szczerze powiem, ja rozmawiałem, ona płakała i ona dziecko, mówię, proszę księdza, ja nie jestem. Ona użyła takiego słowa, nie będę powtarzał, nie, że przykleństwo, nie, tylko takie, prawda, słowo, ja mówię, ja nie potrzebuję, ja mówię, mam mieszkanie, mam wolnostojący dom, mam pracę, ja musiałam wszystko zostawić, nie, ja nie potrzebuję, ja nie chcę, więc to jest bardzo, bardzo trzeba być ostrożnym. Jak zresztą tutaj Paweł powiedział i pani powiedziała tak, że lepiej spytaj, słuchaj, ja mogę pomóc, nie ma problemu, nie jesteś sama, czy jak nie jesteście sami i wszystko. Także to mi się wydaje chyba największa pomoc, nie? Druga rzecz, kiedy chodzi o jakieś tam szpile, no coraz to częściej to dociera do nas, natomiast jesteśmy przygotowani na to. Tym bardziej, jeżeli ktoś jest zaprawiony w boju, że to już nie pierwsza akcja, oczywiście to jest pierwsza taka akcja na taką skalę, jak już niejednokrotnie tutaj było powiedziane, ale każdy z nas ma tą świadomość, że cokolwiek by się działo, zawsze będą osoby, które będą szukać gdzieś tam, prawda, gdzieś, że będą wciskać te szpile, będą dzielić, będą niezadowolone itd., itd. Co bardziej, jeżeli już kończę, proszę mówić. Wiele Ukraińców chcą wynająć mieszkania w Stargardzie. Naprawdę, ale nie mam tych mieszkań. A no, parę zgłoszeń też miałem takich, że no niestety, ale jakby puste mieszkanie jest, ale właściciel no, nie, Ukraińców nie wynajmie. Bo może akurat też się gdzieś tam dotarło do niego, że nie wiem, Banderowcy czy ja, chociaż ja się nie spotkałem jeszcze w ogóle z określeniem Banderowcy. Od początku wybuchu wojny, nie wiem czy Paweł, czy kto inny, może w internetach, to oczywiście to inna sprawa, ja nie czytam, bo ja i tak wiem i mam świadomość. Nie mam więc czasu. Nie, druga sprawa, że nie mam czasu. Jesteśmy przygotowani, a z drugiej strony, że wiele naprawdę osób nie chcą, żeby po prostu dać im
tylko my wynajmiemy, będziemy płacić, bo chcemy do pracy. Nie chcemy siedzieć, prawda, i tylko dajcie nam. I to jest też budujące, to jest niesamowicie pozytywne. Aleksandrze, czy ty nas rozumiesz? Tak. To bardzo dobrze. Ja może mówię na angielski, albo może mówię na duży kochani polski. Możesz po polski. Po polski? Dobrze. Jeśli państwo nie rozumieli coś, to przetłumaczymy. Na razie rozumiem. Na razie rozumiem, dobrze. Mam na imię Olek, Aleksander na Ukrainie. Nazwisko Makiejkin, ale to trochę nieważne. W Ukrainie ja mieszkam u Zaporizji. To taka oblast w Ukrainie. Я там був науковцем. Мав дуже багато файних наукових робот. Я був у Києві, я був у Дніпрі, я був у багатьох міст України та мав дуже багато наукових проєктів. Також я був задіяний у багатьох бізнесах шкільних. І сам я з Хлопцівської академії, яка розположена у Запоріжжі. Чи все зрозуміло? Чи він є Олександр із Запорожжя? Natomiast młody naukowiec dzisiaj też mnie pytał, czy w Stargardzie jest centrum naukowe. Powiedziałem, że jest. On zdobył już nagrody młodego naukowca. Zwiedził akurat wiele miast Ukrainy, między innymi też stolicę Kijów. Także przed nim przyszłość naukowa. Tak. Z kim do nas tutaj trafiłeś? Z kim ja byłem? Tak, z kim przyjechałeś? Mam dwa braty, 3 ta 10 lat. Також mam ja mama свою, to все. No tak великою сім'єю приїхали. Czyli z mamą i dwoma braci. Tato oczywiście został na Ukrainie. Tak. Masz z nim kontakt? Tak, mają Viber. Z jakim przyjaciółem tutaj spotkałeś się w Stargardzie? Jak Stargardzie? Jak to wypełniałeś ten rady? Dużo dobrze, fajnie. To mi się podoba, jest wszystko dużo dobrze, tak. A jak to się stało, że w ogóle pracujesz do Stargardzie? Jak to się, jak to znał postawę, czy... Z rodziną. A z rodziny? Mój podział podrobił dużo wielki szlach, 2000 km. Ми попали в Щецин, а вони там не знайшли помешкання, тобто нам не було жити. І потім після 2 днів пошуків ми знайшли помешкання у Старгарді. Так ми тут і опинилися. Олександр з родиною акурат їхав до Щецина 4 доби, як мені оповідав, він трапив до Щецина, там ввогалі не могли знайти мешкання, ну і приїхали до Старгарду, зараз обласні мешкання на Всіду Захід. Na tę sytuację i na to, co się dzieje. Mam na myśli oczywiście to, że no jest wojna, jakby twój tata jest tam, wy jesteście tutaj. Jak ty w ogóle na to patrzysz i jakie emocje ci w tym towarzyszą? Emocje, no po pierwsze, mi pogani, negatywni, to myślę, tak думаю, że więcej nikogo nie zobaczy Ukrainę. Але у мене є дуже великі плани, тому що ми живемо рядом з Берліном. Я планую туди переїхати, коли вивчу польську та німецьку мову. Емоції мої дуже негативні, бо мислю, що я взагалі вже не побачу України. Але мам великі плани, плани наукові, щоколі тоді, коли вивчу чи се навчу язика німецького і англійського. Ale polski. Tak, a język polski jest trudny? Dla mnie nie trudny. Rozumiesz takie? Tak, ja rozumiem, po prostu mi potrzebno więcej czasu, żeby go uczyć. Chcesz się uczyć polskiego? Tak, ja uczę polski. Ja po prostu, że znam ukraińską, rosyjską, angielską mowę, zaraz jeszcze polską, potem planuję niemiecką. Czyli wszystko rozumiem po polsku, ale oczywiście trudno jest z mówieniem, jak to nieraz bywa, nie? Ale oczywiście rozmawiam na rosyjskim, w rosyjskim języku, ukraińskim oczywiście, angielskim, no i oczywiście uczę teraz polski, no i będę uczył niemiecki. Tak. Czy macie pytania do Aleksandra, proszę państwa? Nie,
gdzie się teraz aktualnie i czego uczysz? Daty ja zaraz i czemu się uczyłem. Aleksander teraz w liceum jest, w liceum numer 2. Tam jest w pierwszej klasie. Pierwszej A, tak. Pierwszej A. Jak cię przyjęto w klasie? Duży problem, dobrze, tak. Jesteś sam w klasie, czy jest jeszcze ktoś? Nie, u nas jest zaraz 5 Ukraińców, 2 dziewczyny, ta 3 chłopaki, ale one z takich maleńkich mężczyzn, ta mogą lubić takie kurity, kurity, papierosy, osy, co. Tak. A możemy my? Tanko? Pewnie. Jak czujesz się w Polsce, takie pierwsze wrażenie? Дуже добрий, коли я був в Оцлаві, там мені там дуже сподобалося, дуже, дуже класно. Багато добре себе чую в Польщі, ми були в Оцлаві, там теж багато мені сподобало, в Україні в Польщі себе чую нас добре. А то, що ти в класі з іншими особами з України, то є для тебе легше, щоб власне так вийти в ту школу і зараз там функціонувати, чи коли б був сам, то мислиш, що теж би собі було? Я не те, щоб бути сам по собі, тому що я всі свої наукові роботи роблю сам зі своїми науковими керівниками. Чи я взагалі jestem таким самотником, бо jestem науковцем, więc свою працю виконуваю przede wszystkim сам, więc nie ma problemu, że jakby nawet nikogo nie było, bym byłbym sam. My tutaj dzisiaj rozmawiamy o tym, jak budować te nasze relacje polsko-ukraińskie, co robić, żeby było lepiej, a czego nie robić. Co ciebie denerwuje? Właśnie jako taką osobę, która tutaj przyjechała do Stargardu, co ciebie drażni? Jakie reakcje, jakie sytuacje? Mnie drażni, kiedy Ukraina przyjeżdża do jakiegoś miejsca w Polsce i idzie do wszystkich składów, do pomocy. І він починає брати дуже багато речей, мабуть, бере те, що йому не потрібно. Просто я бачив такі ситуації, я бачив деяких людей, в деяких місцях дуже багато раз. Ну, як хочеться, так. Багато мені денервує, якщо українці приїжджають до Польщі, до якогось міста, і ходять до пунктів, до яких знайдуть допомогу, biorą bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy, ale po prostu chodzą od punktu do punktu i mnie to bardzo denerwuje. Także mnie denerwuje, kiedy moi naklasniki, oni wykorzystują necenzurną leksykę prosto w klasie na drugich innych Polaków. Вони просто не розуміють нашу нецензурну лексику, але мені це просто неприємно слухати. Ну, її забагато. Bardzo mnie też denerwuje, kiedy moi rówieśnicy używają niecenzuralnych słów w stosunku do swoich kolegów. Uważam, że oni w ogóle tego nie rozumieją, o czym mówią, dlatego mnie to też bardzo denerwuje. Ale jak twoi rówieśnicy z Polski czy z Ukrainy? Rówieśnicy z Ukrainy. A Polacy? Nie. A, Polacy mogą, bo Ukraińcy nie. My spróbujemy się przez Google Translate. Może nie rozumiesz, jak ci koledzy Polacy używają tych brzydkich słów, bo u nas to jest, się mówi, że po łacinie mówimy, tak jakby... Polskie Polacy mi zawsze nauczyły polskiemu mazu. Czyli już go nauczyli też tej łaciny. Tak, tak. To zawsze na początku. Jest krótko, ale już zobaczcie, proszę Państwa, po polsku jeszcze słabo mówi, a już łacinę znam. Tak, zostań z nami, Aleksander. Ale przecież to kolejny język. Ja, Haniu, chciała, tak, Sławku? Pytanko, a czy ty będąc tutaj śledzisz jakieś informacje, co się dzieje na Ukrainie, czy raczej wolisz tego unikać? Czy ty tutaj, to takoż oglądasz, co tam się dzieje na Ukrainie, jak zabliżę się dzieje, czy lepsze, to unikasz, jak potrzebne. Я є у багатьох спільнотах наукових в Україні, і зараз усі ці спільноти перетворилися на обслуження війни. Тобто там усі обсуждають, коли де бахнуло, де була бомба, і хто такий Путін. Ну, все перетворилося на обговорення ситуації в країні. Але я це просто читаю і не сприймаю до уваги. Тому що війна йде, і що ми, прості люди, можемо на це зробити? Тобто ми просто можемо сидіти у підвалі і накаляти ситуацію. Треба просто сидіти спокійними і чекати кінця.
Jestem członkiem wielu wspólnot naukowych, czy stowarzyszeń raczej. No i właśnie te stowarzyszenia to się zamieniły na jedną wielką taką informację i przypuszczenie, gdzie powiedzmy wojska rosyjskie coś wzrywają, prawda, czy bombardują, jakie miasto, albo przypuszczenia. Mnie to trochę też denerwuje, bo trzeba zachować spokój, trzeba być tam, gdzie jesteś, no i no, przyjąć tą sytuację, jaka jest, a nie tylko, prawda, robić jakieś prognozy. Tym bardziej Oleksander mówi, że jako towarzystwo naukowe to powinny nadal się zajmować tym procesem rozwoju nauki. Chyba był ten pozytywny, tak? To jest, trzeba być pozytywnie nastawiony. Haniu, kiedy tak patrzysz właśnie i na Aleksandra, i tutaj mamy chłopaków też, praktycznie jego rówieśników, chciałam Cię zapytać o to, co jest Twoim zdaniem takie kluczowe w budowaniu relacji na poziomie dzieci i młodzieży? Na poziomie uczniów, w szkołach, w przedszkolach także. Już tak od razu powiem, że każdej relacji, jak relacje budować, uczymy się w domu. Szkoła jest tego nawet nie przedłużeniem. W szkole, do szkoły przynosimy to, co dostaliśmy, zostało nam spakowane w naszych plecaka, mówiąc tak metaforycznie. Dlatego bardzo ważne jest to, jak my będziemy nasze dzieci uczulać na to, co się dzieje. W jaki sposób, tak jak mówiłam, mówić o tym, co jest tu i teraz, jak możemy pomóc, tak żeby rówieśnicy, czy tak jak Olek jest teraz w polskiej szkole, żeby po prostu czuł się, że chodzi do szkoły, a nie jest osobą, która uciekała ze swojego kraju i teraz, żeby wszyscy skupiali się tylko na tym. Skupiamy się na tym, w jaki sposób razem funkcjonować, jak możemy siebie wspierać, normalnie tak jak wspieramy się w szkole. I to jest bardzo ważne też, co zostało powiedziane na temat śledzenia tych informacji, bo wiemy o tym dobrze, że jest mnóstwo źródeł, które sieją dezinformacje i właśnie fałszywe takie informacje, które powodują duży niepokój nie tylko wśród obywateli Ukrainy, ale i Polski. Dlatego trzeba sprawdzać, co czytamy, skąd czytamy, z czego co wynika i analizować, jak dorośli ludzie i tłumaczyć dzieciom, co się dzieje. I żyć po prostu, nawet w tych okolicznościach, żyć normalnie. Bo taki lęk, jaki powstaje na skutek takiej katastrofy, to jest taki konglomerat bezradności i takiej niepewności. A na niepewność najlepsza jest sprawdzona informacja, a na bezradność działanie. To, że mamy poczucie sprawstwa, to jest właśnie to stwarzanie takich warunków, w których ludzie mogą podejmować aktywności, pracę, pójść do szkoły, pójść do przedszkola dzieci, tak żeby się z nami tutaj asymilować i też z drugiej strony uczyć się od siebie tej różnorodności. Bo w tym wszystkim, w tej różnorodności tkwi największa siła i największe piękno, jak się od siebie możemy uczyć. I nie ma co ukrywać, że teraz wchodzimy w taki czas, że pewnie będziemy takim krajem, no, w którym będą dwa narody obok siebie żyły, Polacy i mieszkańcy Ukrainy. I musimy się zastanowić nad tym, jak to zrobić, żeby w tej dalekiej też perspektywie po prostu było nam razem ze sobą dobrze. I gdybyś tak mogła właśnie powiedzieć o takie najważniejsze zdania a propos budowania tej naszej wspólnoty, tego państwa dwunarodowego. To co to by było? Gdybym tak mogła powiedzieć dwa zdania, to byłoby na pewno pięknie. Na pewno w dwóch zdaniach nie mogę tego ująć. Tego nie obiecam. Chodzi o to, żeby przede wszystkim to, o czym mówiłam wcześniej, ta normalność, to, że nie ma Polak, Ukrainiec, są ludzie. Są ludzie, którzy wspólnie budują tutaj przyszłość, pracują, uczą się, żyją i szanują siebie nawzajem. Kluczową kwestią jest szacunek wzajemny. Zmieściłaś się w zdaniach. Tak. Kropka. Proszę księdza, a z perspektywy właśnie księdza, co jest takie kluczowe w budowaniu tego naszego państwa wspólnego? Co jest potrzebne dla tych, co uciekli od wojny? Jak mama przyjeżdża z dzieci do któregokolwiek miasta, do któregokolwiek kraju, to jest potrzebna
dla niej praca, to jest potrzebna szkoda dla jej dzieci, jest potrzebna opieka medyczna i jest potrzebny kąt do mieszkania. Wszystko. I to wszystko się zawiera w tym, że wtedy ona się czuje, prawda, czy one się czują spełnione, prawda, czują się normalnie jak u siebie i po prostu realizują siebie jako osobę, tak? Co zaspokajane ich te fundamentalne potrzeby. Mam takie poczucie sprawstwa, że działają, a wojna odbiera poczucie sprawstwa. Poczucie kontroli tego bezpieczeństwa. A jak działają, to są w stanie też ustabilizować się emocjonalnie, bo to jest prawda jest taka, że tej emocjonalności, tego albo zamrożenia, tej obojętności będzie takiej emocjonalnej, będzie jeszcze dużo. I też musimy być czujni, bo jako osoby, które wspomagają, wspierają tutaj obywateli Ukrainy, którzy do nas przybyli, musimy pamiętać o tym, że są takie sygnały świadczące o tym, że na przykład mogą te osoby się z syndromem posttraumatycznym borykać. Żebyśmy takie rzeczy wyłapywali, obserwować uczniów w szkołach, obserwować dzieci, co rysują, co mówią, do czego wracają. Obserwować dorosłe osoby, nawet pod kątem takim pytać, jak spałeś. To jest takie ważne pytanie, bo o ile możemy spać, jak nic się nie dzieje, to jak się dzieje dużo, to nie śpimy. Jeszcze obawa również, kiedy chodzi o medyczną opiekę, to wiem, że wiele głosów też i Polaków, że no zaraz, no to my czekamy, prawda, po 3-4, pół roku, roku, a ich tak od razu. I mi się bardzo podobało, jeden z lekarzy mówił, akurat w radiu słyszałem, nie, jeżeli Ukraińcy przyjeżdżają, więc taka sama zasada, prawda, ich obowiązuje. Jeżeli się rejestrują, więc czekają, po prostu w kolejce. No nagle przypadki, każdego człowieka, prawda, czy z ulicy się bierze i tak dalej. I mnie też tak się podoba. Jeżeli to w każdej dziedzinie będzie, to mi się wydaje, że będzie wszystko dobrze, wszystko w porządku. Drodzy Państwo, jak tutaj przychodziliście na to spotkanie, to pewnie mieliście swój pogląd na to budowanie relacji polsko-ukraińskich. Czy po tym, co usłyszeliście od naszych gości, coś się zmieniło, czy tylko utwierdziliście się w przekonaniu, że ta droga, którą wybraliście i to, co robicie od tych kilkudziesięciu dni, to jest właśnie ta właściwa droga. Czy coś Państwa zaskoczyło tutaj? Dariusz, wiem, że miałeś swoje przemyślenia. Mam troszeczkę inne pytania tutaj, bo już powchodziliśmy w przeróżne tematy. Między innymi o to, że oni nie oczekują wiele od nas. Nie oczekują jak to określiliście? Nadopiekuńczości, tak? A teraz powiedzcie mi, bo mam naprawdę sygnały z różnych stron. Jak wygląda temat podejścia tych uchodźców do pracy? Pawle? No, ten rynek pracy się tworzy teraz, tak? Mamy takie informacje, już mam takie doświadczenia też, pomagamy też w znajdowaniu pracy, że wielu na drugi dzień już chciało iść do pracy. Są osoby, które zapytały się od razu na pierwszego dnia, gdzie mogą dać dziecko do przedszkola czy do szkoły, bo chcą iść do pracy. Wiele osób nie wybrzydza. Mieliśmy przykład tych turystów, którzy nie dolecieli do domu, wracali z jakich, którzy jechali przed tą inwazją. I tu w zachodniopomorskim zostały przekierowane te czartery i oni kochali na budowę. To byli lekarze, inżynierowie, kochali pracować na budowę, bo przyjechały firmy budowlane, zapytali się, czy są opracować. Pojechali. Pewnie są też tacy, którzy nie chcą pracować. I takich też znamy, ale oni się znają w tak zwanych walizkach. Oni chcą wracać. Wielu mówi do końca marca. I wracamy, więc wielu ludzi tu między innymi dlatego nie puszcza dzieci do szkoły, tutaj nie opłaca się. Chcemy wrócić do siebie. A jest tutaj wiele osób z tej zachodniej części Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, a jest teraz tam w miarę spokojnie. Liczą, że tam ta wojna
nie rozwinie się tak w środkowej części czy wschodniej części Ukrainy i chcą po prostu wracać się jak najszybciej będzie to możliwe. Ale też wiele miejsc pracy otwiera się właśnie na specjalistów z Ukrainy. Dobrym przykładem jest szpital chociażby, który jest otwarty na zatrudnienie. To się tworzy, mają być 4 kwietnia targi pracy, organizowane przez Urząd Pracy tutaj powiatowy, więc będą się mogli zgłosić pracodawcy, będą mogli przyjść Ukraińcy na te targi poszukać sobie pracy, więc mówię, to ewoluuje, ale no, trzeba zagospodarować 3000, no 3000 to jest 10, powiedzmy, że około 1000 osób, no, bo to nie jest tak proste. W takim krótkim czasie wchłonąć taką ilość osób na rynek pracy. Padło słowo szpital. Czy jest uregulowany temat lekarzy? Czy szpitale wszystkie, ten nasz powiatowy, starogardzki? Bo rozmawiamy, przepraszam, widziałem to temat szpitala, gdzie są siostry salowe, położne, coś w tym rodzaju. Ale my chyba też borykamy się z potężnym problemem specjalistów, lekarzy, tak? Musimy pamiętać o jednym, jak wygląda nasza służba zdrowia, to wiemy dobrze, tak? I w tym momencie mamy już w tej chwili 2 miliony, a rozmawiamy o 4. Takie dane idą. Chodzi ci o to, czy służba zdrowia będzie wydolna, tak? Czy będzie wydolna? No nie zadawajmy chyba sobie tych pytań. Ja tutaj szczegółowo zadałem pytanie, czy wiecie po prostu, czy został uregulowany temat specjalistów, że lekarz zgłasza się do szpitala i mówi, chce pracować. To nie było. Ukraina jest spoza Unii, tak? Tak, i nie mam informacji, żeby jakieś regulacje nowe powstały, ale wiem, że kontaktują się z nami dyrektorzy szpitali, chętnie przyjmą fachowców, lekarzy, pielęgniarki, więc praca na nich czeka. I wiem, że już pierwsze osoby poszły do pracy, nawet naszego starogardzkiego szpitala. Temat następny. Też praca, no przepraszam, gdzieś od tego odbiegam, ale to też uważam jest ważne. Rozmawiamy cały czas. Szkoły, przedszkola. Z informacji, jakie mamy dzisiaj, byłem dzisiaj w Urzędzie Miasta, to jest informacja taka z Wydziału Oświaty, że przedszkola są w stanie przyjąć wszystkie dzieci, które będą chciały przyjść, ale są te same warunki jak przy polskich dzieci, tak? Czyli warunek konieczny to rodzice muszą pracować. Nie? Czyli to jest bardzo podobne warunki, albo i te same. Czyli nie ma. Nie może być tak, że rodzice siedzą w domu, a dziecko będzie do przedszkola. Czy z waszych doświadczeń wynika, że te mamy, które są właśnie z takimi dziećmi w wieku przedszkolnym, chciałyby je właśnie wysłać do tych przedszkoli, bo dzieci starsze w szkole, no to wiadomo, że one sobie same poradzą, tak? A mamy o tym maluchy mogą się właśnie obawiać, jak one się odnajdą. Nie, że już są dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach i państwowych, i prywatnych. Chyba większość jest na razie w prywatnych, bo przyjechali do nas właściciele w przedszkoli i od razu w pierwsze dni zadeklarowali przyjęcie dzieci. I to tak działa, że jeżeli już jest jedno dziecko w jakiejś grupie, to szybko się rozchodzi i tam rodzice chcą dołożyć swoje dzieci, tak żeby miały kontakt z rówieśnikiem koniec pomocy, tak? Żeby będzie lżej, łatwiej się zaklimatyzować takim wolnym. To jest taki najtrudniejszy problem, jak chcąc sobie wyobrazić dziecko nie rozumiejące nic po polsku w przedszkolu. No myślę, że to duże przeżycie dla takiego dziecka. Znowu bardzo dużo, kiedy chodzi o przedszkole i szkoły, to też mam takie doświadczenie, że bo cały czas rozmawiamy i no, ten sam szkoła, praca, więc niektórzy, jak Paweł powiedział, że jak przyjeżdżają, to od razu tam się zaklimatyzują tam dzień i od razu posyłają, szukają, a niektórzy pytają po półtorej tygodniu. A przepraszam, a czy jakoś to może szkoda, ja mówię, a jeszcze dzieci nie chodzą. Nie, jeszcze nie. Także są takie przykłady, nie? Że gdzieś tam, ale to nie, że jakby może to czasami z niewiedzy to wychodzi, a czasami jest tak, że jakby chcą chronić trochę dzieci. Niech te dzieci trochę oddają, nie? Mhm. I później już szukają tej drogi szkoły czy przedszkola.
to chyba też właśnie wynika z kondycji psychicznej rodziców. Znaczy też dodam na jedną rzecz, że wiele dzieci ukraińskich, które tu przyjechały, uczy się zdalnie. Zdalnie. W szkołach ukraińskich. Przez internet. Więc to nie będzie tak, że wszystkie dzieci będą chciały pójść do szkoły. Mieszkają tutaj, tak, ale uczą się zdalnie w szkołach ukraińskich na Ukrainie. Jesteśmy w tym... Może ktoś mi przerwy? Ja tam może w takim początkowym okresie, jak teraz jesteśmy, to taka największa bariera, no to jest ta językowa, nie? No i jak do przedszkola idą dzieci, no są zestresowane to, że nie mogą znaleźć wspólnego języka, jak to się mówi. Znaczy są takie przypadki, bo tak w internecie widziałem, że przedszkola przyjmują również mamy jako opiekunki, żeby parę osób, te dzieciaki tam poszły do tego przedszkola, no i któraś tam z tych mam, która przyjechała, żeby po prostu... Jako pomoc. Jako pomoc taka. Jak dyrektorzy do tego podchodzą? Czy idą na rękę, czy robią jakieś tam trudności? Ja nie słyszałem o takim przypadku, żeby do przedszkola, zatrudniono ukraińską wychowawczynię. Nie słyszałem stargacie, ale my też się organizujemy. Tutaj w cerkwi, w tej salce przy cerkwi będzie taki punkt dzieci takich żłobkowych. Przystosowujemy tam, ksiądz przystosowuje tutaj tą salkę. A w naszej ukraińskiej tutaj klubie na Konopnickiej, który kończymy remontować, który mieliśmy wątpliwości, czy to trzeba robić. Okazuje się, że musimy przyspieszyć pracę. Tam planujemy otworzyć taki już wiek przedszkolny, tak? I tam organizować zajęcia dla dzieci. I liczymy, że tymi dziećmi będą się opiekowały mamy, czy mamy uchodźcy, tak? Mamy, które przyjechały z Ukrainy. Znajdowania się dzieci z innych narodowości wśród dzieci tubylczych, że się tak wyrażę. Miałam taki epizod, tak go nazwę, bo to nie było zbyt długie. Pracowałam w przedszkolu i miałam też dzieci wietnamskie, miałam też dzieci ukraińskie w przedszkolu i ja o te dzieci i tak bym się za bardzo nie martwiła. Dziecko małe bardzo szybko się odnajduje. Szybko się uczy języka. Dzieci małe nie mają żadnych barier. One są otwarte. Dla dziecka nie liczy się to, że obok niego siedzi dziecko z innej narodowości. Dzieci chcą się generalnie zawsze jednoczyć i wspólnie bawić. Bardziej bym się obawiała o starsze osoby. I to wszystko, o czym my tutaj mówimy, to jest dla mnie z jednej strony budujące, bo ja myślę podobnie. I słyszę tutaj wiele pytań, które zadają sobie zadaniowcy. Jest coś do zrobienia, to szybko się spinamy, sprężamy, szukamy rozwiązania problemów. To jest dobre, ale też musimy pamiętać o tym, że to jest jednak jeszcze krótki czas. I myślę sobie, staram się sobie wyobrazić, Pawle, bo to jest bardzo ważne, co mówiłeś, to wchodzenie w buty, tak? Gdybym to ja się znalazła w takiej sytuacji, co ja bym czuła i ile ja bym potrzebowała czasu, żeby się w tej nowej sytuacji znaleźć. Z tymi swoimi zasobami, z tą całą swoją wiedzą o sobie samej, to ja mogę powiedzieć, że okej, ja byłabym w stanie się szybko ogarnąć, przy założeniu, że znalazłabym się w takim właśnie otoczeniu, które jest w tym pomaganiu i wspieraniu mnie mądre, nie nadopiekuńcze. Takie mobilizujące bardziej. Trzeba kochać mądrze, trzeba pomagać mądrze i bo jeżeli będziemy to robić mądrze, to jest szansa, że będziemy to pomaganie kontynuować. Natomiast jeżeli będziemy jechać tylko na emocjach, to będziemy mieć kolejny zryw, po czym będzie balon bez powietrza, tak? A tutaj musimy przyjąć perspektywę taką, wszyscy oczekujemy, że to się szybko skończy, ale przyjmijmy perspektywę inną niż oczekujemy.
i przygotujmy się do tego. Dobrze jest, że takie pytania już teraz padają, ale ja uważam, że jeszcze mamy czas na to i dajmy czas i dzieciom, i młodzieży, i tym dorosłym osobom, żeby one się naprawdę poczuły gotowe do tego, żeby zacząć tutaj życie, bo to jest jeszcze, wydaje mi się, taki czas, kiedy targają nimi różne pytania, wracać czy nie wracać, co tam, co tu. To jest jeszcze takie ciągle, wydaje mi się, rozdarcie. No i też niektórzy mogą jeszcze w takim zaprzeczeniu żyć, że dokładnie. Na początku po prostu całej fazy, jeżeli chodzi o przeżywanie traumy. Mogą żyć w zaprzeczeniu, dlatego są na walizkach, bo tam się tak naprawdę za bardzo nic nie dzieje, więc zaraz wrócimy. Może wrócę, za moment. Bo każdy żyje na innym etapie gotowości. Każdy z nas ma inny styl poznawczy. Trzeba to wszystko wziąć pod uwagę. Powiedziała pani, że są na etapie traumy. Nie, mogą być. Nie mogą być, przepraszam, mogą być na etapie traumy. W związku z tym. Nie, trauma ma 5 etapów. Mogą być na różnych etapach traumy. No to już tak bardziej szczegółowo pani mówi. Tak. My, można powiedzieć, jako zwykli ludzie, tak? Znamy to pojęcie traumy i myślę, że tutaj chyba czy rozgraniczać ją na te etapy i tak dalej. Chodzi mi o to. Czy są tematy, o których my nie powinniśmy próbować z nimi rozmawiać? Czy jaki jest sens i do czego prowadzi rozmawianie z tymi ludźmi, którzy uciekli stamtąd z wojny, rozmawianie z nimi, przypominanie im, że tam jest wojna, pytanie dzieci o wojnę i coś w tym rodzaju? To jest absolutnie nie, jeszcze raz nie, takie duże nie z wykrzyknikiem, absolutnie. Nie wolno o to pytać, to nie wolno, absolutnie, ponieważ to może wzbudzić na nowo niepokój, lęk i zburzyć takie poczucie bezpieczeństwa, które tu próbują zbudować, które też od nas otrzymują. I na to, o czym mówiłam, najważniejsze pytania to jest, czego oczekujesz, czego potrzebujesz i jak mogę ci pomóc i słuchać. Najważniejsza jest taka, to nie wiem, no, to słowo mi najbardziej pasuje, taka czuła obecność, taka empatyczna, że jestem, że ciebie wysłucham, że ważne co tu i teraz. Nie pytamy, co czujesz, a już na pewno nie mówimy, że wiem, co czujesz. Guzik, nie wiemy, absolutnie. Ale... Konotacje historyczne to jest jedno, czy to, co przyszliśmy, czy nasi dziadkowie, pradziadkowie, a co innego przeżyć to na własnej, doświadczyć to na własnej skórze. Ale my nawet nie wiemy, zadając pytanie tej osobie i ta osoba odpowiada nie lub tak, czy to jest prawda. My tego nie wiemy. Absolutnie, nie wiemy tego. Bo ci ludzie cały czas powtarzamy, nadopiekuńczość, staramy się, robimy co możemy, nad wyraz i tak dalej i zadajemy pytanie, potrzebujesz jeszcze czegoś? No, ta osoba nie wie. To ja bym, unikał chyba pytań zamkniętych, nie? Tam, na tym dialog nie polega, tak? Czyli pytanie zamknięte, przypomnę, to kiedy odpowiedź jest tak lub nie. Nie, to aktywne słuchanie, o którym tu mówisz, nie na tym polega. A jeżeli mówimy o budowaniu relacji dzisiaj, bo to jest taki temat, to trzeba pamiętać o tych schodach behawioralnych, tak? Najpierw jest to aktywne słuchanie. I tu dwie strony muszą się aktywnie słuchać. Później dopiero empatia. A na końcu, dopiero w trzecim etapie budowania relacji, dopiero można budować jakąś relację. A my, wiem po sobie, jak równo miesiąc temu, tak, 24 lutego, postanowiliśmy, że będziemy pomagać, jak będziemy mogli. W ogóle chyba przeskoczyliśmy ten pierwszy etap. Się liczyła tylko empatia. To bardzo eksploatujące jest. Wysoki poziom adrenaliny. Podwójnie zdaliśmy sobie sprawę, że tak nie można. Długo na tym paliwie nie pojedziemy. I faktycznie ta adrenalina zaczęła siadać. Pojawiały się wśród nas, wolontariuszy, jakieś pierwsze objawy organizm dawał znać. No. Pojawiła się gorączka, temperatura, wycieńczenie, zmęczenie, stany takie jakieś depresyjne. Więc musieliśmy się sami przeorganizować też, tak? Ale jeżeli mówimy o budowaniu relacji, i to, co ja postawiam od początku, od pierwszego dnia, to wszystkim nam, wolontariuszom, a jest ich dziesiątki, to mówię, zadbajmy pierwszej kolejności o siebie. Też, jeżeli mówię o empatii, to też z empatią do siebie nawzajem.
oszczędzajmy siły, bo to będzie potrzebna długoterminowa pomoc. A ja chciałbym pomagać, nawet rozwijając Jurka Owsiaka, przynajmniej jeden dzień dłużej niż będzie żył chuj łop, tak? Więc no, taki jest nasz cel. Jeszcze tylko chciałam dodać, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałeś, bo z tym pomaganiem i wspieraniem samych siebie, to jest jak w analogii do lotu samolotem. Najpierw sobie dajemy ten, a potem tym osobom, którymi się opiekujemy. I zawsze działamy według tej zasady, to będziemy mogli naprawdę być wspierający. Ja tylko jeszcze dodam właśnie w tym słuchaniu, bo to jest bardzo ważne chyba, słuchać i nie od razu dawać odpowiedzi. Nie od razu, bo po prostu gdzieś, prawda, słuchamy i my chcemy znaleźć od razu gotową odpowiedź. Posłuchać, prawda, nawet się przespać z tym i później coś, jeżeli mamy do powiedzenia, to powiedzieć. Jeszcze chciałam tylko dodać, że przecież ludzie, którzy do nas tutaj trafiają, oni wiedzą, jakoś trochę okrzepną, czego potrzebują i nie dawajmy gotowych rozwiązań, dokładnie tak jak było powiedziane. Absolutnie. To jest drażniące też. To jest drażniące, że albo nie zakładajmy, że my wiemy lepiej, czego komuś potrzeba. Po prostu słuchajmy. Podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie, chociaż wątków jest tyle, że moglibyśmy długo rozmawiać, ale założyliśmy, że do 19.30 i tego się trzymajmy. Chciałam zapytać o to, co sądzicie o takich inicjatywach oddolnych, które się pojawiają. Na przykład w gminie Kobylanka był taki pomysł, żeby zapraszać rodziny ukraińskie na obiad. Tutaj w Stargardzie ktoś rzucił też hasło: pójdźmy z mamą na zakupy, na przykład do Rossmana. Inne inicjatywy już takie większe, na przykład ostatnio koncert Kameraty i przed tym koncertem wspaniałe wykonanie hymnu ukraińskiego przez młodzież ze szkoły muzycznej. I tutaj też się okazało, że te hymny mają wiele wspólnego, bo tak jak u nas jest jeszcze Polska nie zginęła, tak w hymnie Ukrainy jeszcze nie umarła Ukraina, tak? I też wiele osób dopiero pierwszy raz usłyszało ten hymn. I takich inicjatyw, pomysłów będzie pojawiało się coraz więcej. Czy nie jest trochę tak, że macie przesyt tego i może tutaj trzeba przystopować, czy raczej patrzycie pozytywnie na wszystkie takie działania? To ja mam mikrofon, to od razu odpowiem. To znaczy, ja osobiście absolutnie nie mam przesytu do tej pory. Ja w ogóle jestem dumny z naszego miasta, że od początku wojny tyle różnych inicjatyw, co do tej pory było, to jest niesamowite. A akurat byłem też na Kameracie i jak te dwa chóry połączone pod przewodnictwem pani Kanarek, jak wykonały hymn, no to ja się popłakałem. Normalnie się popłakałem. Tak, zresztą za każdym razem się wzruszam i powiedziałem sobie: Boże, no nigdy bym nie pomyślał, żeby akurat, no między innymi dzieci też z polskich szkół zaśpiewały w ukraińskim języku hymn Ukrainy. Coś jest niesamowite, a te oddolne inicjatywy tylko pokazują, jaka jest też potrzeba pomagania też. Uaktywniania, bo ta druga strona, ona też tego potrzebuje. Ona się wtedy no jakby czuje niepotrzebna, no i też spełnia jakby tą swoją rolę taką podstawową ludzką, tak? Ale chyba żebym jakieś niebezpieczeństw przed sobą o tym nie widział. Pewnie, że trzeba być czujnym zawsze, bo przy takim typu, takiej wielkiej akcji, czasami nad pewnymi rzeczami można nie zapanować, prawda, a to chodzi o ludzi. Chodzi o te matki, chodzi o te dzieci, więc no, niech to będzie pod jakimś czujnym okiem, czy to gmin, czy to, prawda, do tych punktów koordynacyjnych, żeby po prostu unikać różnych, prawda, sytuacji, czy niekomfortowych, już nie mówiąc o jakichś złych sytuacjach. Tak. I Pawle, na koniec jeszcze do ciebie takie pytanie, czego w tym momencie najbardziej potrzeba? Bo wczoraj akurat widziałam takie ogłoszenie, że znowu ta sucha żywność, że produkty do pielęgnacji. Tutaj oczywiście też wiele różnych instytucji zajmuje się zbieraniem tych środków różnych, ale tak z pierwszej linii od ciebie, z pierwszej ręki, ta informacja będzie dla nas ważna. Tak, to my pomagamy uchodźcom tu naszym, tu
którzy tu przyjechali. Pomagamy uchodźcom, którzy migrują wewnątrz Ukrainy. Już wysłaliśmy też transporty do Truskawca, do Sambora, do Lwowa. Tam jest, przypomnę, mówi się, kolejne 2 miliony uchodźców, tak, wewnątrz Ukrainy, które uciekły na zachodnią Ukrainę i wysyłamy też transporty, no tak, na front, tak, celowa pomoc. Przypomnę, że wysłaliśmy już ponad 40 ton około produktów i tutaj rozdaliśmy już na miejscu ponad 15 ton produktów i to się dynamicznie zmienia, tak. Zawsze potrzebujemy produkty medyczne, czyli opatrunki, opaski uciskowe, czyli coś, co jest potrzebne tam, w szpitalach, na froncie. No i żywność długoterminowa, kasze gryczane, konserwy mięsne, pasztety, makarony oczywiście, tak jak najbardziej. Nie zbieramy pampersów już, bo mamy tira całego pampersa i nie zbieramy odzieży. To chyba już w sklepach w Stargardzie nie ma w ogóle tych pampersów. Nie ma zeszytu. A dodam, że oprócz Stargardzian to wspierają nas też kraje europejskie, bo mamy transporty z Niemiec, z Sardynii, z Włoch, tak, z Norwegii, z Anglii przyjeżdża teraz w sobotę drugi, trzeci transport, duży tir, a już planują, wydaje mi się, co mają ładować w czwarty transport. Więc tak, no, my się rozwijamy. Pomoc międzynarodowa. Tak. Ja myślę, że wszystko jest dobre, to po prostu służy dla Ukrainy. I z innych państw zachodnich przysyłają od nas, bo początkowo to tak było, że wszyscy rzucili się na odzież, dzieci na maskotki, tam na jakieś inne. A teraz to już takie jest specjalistyczne. Tak jak pan mówi, że no konkretnie, jeśli nawet na Facebooku widać, że potrzebujemy to. Znam też organizacje takie, czy sportowe, czy inne. W Szczecinie będą organizować taki między innymi bieg na województwo szczecińskie, czy tam zachodniopomorskie. No i konkretne już listy ustalają, żeby przynieść to, takie rzeczy, które są potrzebne. Tak, w ramach PiS-owego, nie ma tam niczego, tylko po prostu no już ta pomoc ukierunkowana jest na to, co jest rzeczywiście potrzebne. Na pewno sanitarne rzeczy będą zawsze potrzebne, bo to jest no takie, że czy w takim okresie, czy w takim. Ale to właśnie jest takie i wydaje mi się, że wszystko to, co się robi i służy dla pomocy, to jest no, dobre i bardzo dobre. Tym bardziej, że takie miasta, nawet jak Stargard, wiem, że brakuje takiej pozycji magazynowej. Bo sam byłem, rozładowywałem tira i... U nas pan był, tak? W Stargardzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Mm-hmm. To muszę, przepraszam, przerwę panu, bo mamy problemy z magazynem. Tak, i właśnie już nie mamy tego. Zwróciłem tak uwagę i mówię tak, no potrzebne były kołdry, potrzebne było to. Malutkie takie pomieszczenie, tir, no wiadomo jaką ma powierzchnię, jest to duży wagon taki. No trzeba gdzieś to pomieścić, gdzieś to. Tak ja powiem tylko jak my działamy, jak my funkcjonujemy na dzisiaj. Cerkiew Katolicka w Stargardzie na ulicy Młyńskiej nad Liną. To jest nasze takie office, biuro i tam można przynosić rzeczy, tak, drobne. Większe rzeczy już przyjmujemy na pierwszej brygady frutowni, kwiatu, damy. I tam mamy magazyn wydawczy tak zwany, czyli potrzebującym uchodźcom wydajemy codziennie w godzinach od 17 do 20, w sobotę od 10 do 15 potrzebne produkty. No i mamy od ponad tygodnia przyjęliśmy duże Tesco, te nasze stargardzkie, na magazyn tak zwany gabarytowy i tam już przyjmujemy całe tiry bezproblemowo, bo jesteśmy w stanie pomieścić naprawdę wszystko. Nawet tak powiem po Stargardzie, jak już jesteśmy tutaj, może to już będzie trochę więcej. Na Wyszyńskiego jest sklep pod byłym PSS-ie, jest to duży taki, to jest od paru lat. Nikt się tym nie zajmuje, nie wiem komu to tam podlega, ale też tak myślałem o tym i mówię tak jak
będą organizowane, czy żłobki, przedszkola, no te pomieszczenia może wykorzystać, może gdzieś się zwrócić. No naprawdę, w Stargardzie jest dużo, jak tak się sam chodzi, to widzi, ile jest takich pomieszczeń, które od miesięcy stoją. Od lat nawet nieraz. Czy od lat stoją niewykorzystane, aby można było to po prostu wykorzystać. Nawet tak jak, no nawet na Wyszyńskiego, tutaj potem byłem w Wesleśle, na żłobek, na przedszkole doraźne, no to wiadomo, że nie będzie od razu wszystkiego, czy nawet na ten magazyn, na... To już jest bardziej złożone, no, bo ja to jest, prywatny trzeba ustalić właściciela najpierw i tak dalej, no ale pewnie każda taka podpowiedź jest cenna. Tam pani z tyłu chciała bardzo coś powiedzieć. Mam jeszcze takie pytanie do któregoś z panów. Bo z sytuacji, gdzie widzę, słyszę, to cały czas się słyszy, że obywatele Ukrainy są takim honorowym narodem, że przewożeni nawet gdzieś w prywatnych transportach, oni nic nie potrzebują na CPN-ie, oni chcą kawę, kanapki. Oni nawet dostając jakieś rzeczy, to każą nam kupić coś nowego sobie, a im oddać to stare. Czy ta pomoc na poziomie takim naszym sąsiedzkim, najbliższym, tych, których mamy gdzieś za ścianą, naprzeciwko siebie, obok, nie lepiej będzie dla nich przyjęta, jeżeli to nie będą objawy, wspólne zakupy, a nawet postawienie czegoś cichaczem pod drzwiami bez jakby oczekiwań, podziękowania, pokazywania tego, że to ja ci kupuję, ja cię zabieram. W kwestii właśnie i osób, które tak jak panowie mówili, to są ludzie, którzy mieli firmy, pracę, którzy po prostu zostawili wszystko, a w tej chwili są zdani na czyjąś łaskę, że może powinniśmy to robić troszeczkę po cichu, bez tych oczekiwań, takimi małymi krokami. Ja myślę, że trafnie to pani ocenia, ja się zgadzam. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego typu pomocy. Znaczy, zabiorę cię na obiad, zabiorę cię do sklepu, obkupię cię. Nie, oni tego nie oczekują, to jest kłopotliwe dla nich. Chyba dla każdego z nas tutaj to byłoby kłopotliwe. Taki sponsoring, tak? Ale dzisiaj otrzymałem telefon pani, mówię, do mnie zadzwoniła pani, że ona by chciała pomóc, ona by chciała zatrudnić u siebie w domu do pomocy jakąś panu. O, to jest pomoc, tak? Zatrudnić tej pracy, zapłać. No, tego typu na pewno znajdzie, tak? Już działam w tym kontekście, tak? Myślę, że większą wartość dla nich mają tego typu koncerty, dobre słowo, tak? Wsparcie, czy da pokazanie możliwości. No, to jest ta wartość, czy to jest ta pomoc, która jest potrzebna. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie, za to, że się z nami podzieliliście tymi refleksjami. Puścimy je dalej w świat, żeby ci, których tutaj nie było, też się dowiedzieli, bo na co dzień właśnie brakuje czasu, żeby porozmawiać o takich kwestiach, bo jesteście zajęci tak bardzo pomocą też, tak? Mogę słowo jeszcze? Tak. Takie podziękowania? Pewnie. Tak, to właśnie, bo tak rozmawiamy, ale ja dzisiaj o naszym imieniu bardzo chciałbym podziękować po pierwsze wszystkim ludziom, którzy pomagają. Jakkolwiek, czymkolwiek, bo tutaj akurat mówię, ja sami darczyńcy chcą, że kogoś okupią, czy kimś się zaopiekują. Też nawet takie propozycje, ale ja wiem, o co chodzi. Chciałbym podziękować następnie wolontariuszom naszym. Naprawdę, z całego serca, wolontariuszom za tą mozolną, mruczą, niesamowitą pracę. Dzień w dzień. A chyba Państwo wiecie, co to znaczy. Tak, nikt nikomu nie płaci, każdy przychodzi sam, po prostu chce. Naprawdę, dzisiaj z całego serca Wam, kochani wolontariusze, wielkie podziękowanie. Podziękowanie również sponsorom. Bo nieraz ludzie przychodzą, ktoś 100 zł, ktoś 500, ktoś 1000, ja mówię, panie zadać, czy panie zadać. Absolutnie proszę mi tego nie robić, bo przyjadza. No wy wiecie, co mówi, czy ja, czy to ktoś tam płaci, czy ktoś da. Naprawdę za ten całokształt tej pomocy bardzo, bardzo w imieniu naszym i w imieniu tym, którym pomagamy, bardzo dziękuję. To jeszcze dodam, że uśmiecha się dużo trzeba, bo w tym dramacie Ukraińcy naprawdę umieją się śmiać. Ja to mówię, to oni mają taki swój Monty Python. Ja tylko przytoczę jeden z wielu tysięcy żartów, jakie tworzą
potrafią żartować. To jest chyba dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie w sobotę, widziałem takiego mema, to była sobota i był mem po ukraińsku. Rosjanie, jutro spierdzielacie do domu, bo my w poniedziałek mamy do roboty. Dobry przykład. Tych żartów jest bardzo dużo i pewnie jeszcze wiele powstanie. I to pokazuje, że mamy też dystans mimo takich technicznych doświadczeń. Bardzo Wam dziękujemy za to, co robicie, za to, co pewnie jeszcze będziecie robić i też, że nam pokazujecie, jak to nasze bycie razem powinno wyglądać. Hania Różańska, ksiądz Rusłan Marciszak i Paweł Pałczyński byli naszymi gośćmi. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękuję.